Blizzard, a w sumie Microsoft, wreszcie ujawnił więcej informacji na temat nadchodzącego dodatku do Diablo 4 Vessel of Hatred. Sam dodatek wyjdzie 8 października. Czy to dobrze, czy to źle? Osobiście uważam, że jeszcze by się przydało troszkę czasu i ten dodatek mógłby wyjść dopiero w przyszłym roku, no ale skoro miałem takie plany, no to nic z tym nie zrobimy. A w tym filmie omówimy sobie wszystkie informacje na temat tego dodatku, które aktualnie znamy, pogadamy sobie o cenie tego dodatku i pogadamy sobie o tym, co będę robił na tym kanale w związku z tym. Na początek nowa klasa, czyli Spiritborn lub też Spirytysta. Na temat klasy niestety nie wiemy zbyt wiele, możemy sobie jedynie troszkę pogdybać. Więcej dowiemy się 18 lipca na specjalnym streamie, na którym zostanie ta klasa zaprezentowana. Natomiast patrząc na wszystkie arty, które do tej pory widzieliśmy, możemy założyć, że będzie to coś w rodzaju Monka z Diablo 3, tylko o ile Monk bardziej opierał się na magii świętości, to tutaj strzelam, że będzie to bardziej oparte na magii natury i będzie to takie połączenie Łotra z jakimś szamanem. Łotra dlatego, że będzie to postać, która stosunkowo szybko walczy, a z szamanem dlatego, że będzie posługiwał się magią, czy posługiwała się magią natury. Więcej zobaczymy na prezentacji 18 lipca. Jak tylko będą jakieś dodatkowe informacje, to oczywiście będę nagrywał w związku z tym filmy. Tutaj warto też wspomnieć, że został pokazany trailer dodatku, który wygląda moim zdaniem przekozacko. I powiedziałbym, że to jeden chyba z mroczniejszych filmów całej serii Diablo, więc na pewno warto go obejrzeć. Wrzucę go na sam koniec odcinka, więc jeżeli go jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś, to będzie można zrobić to w tym filmie. Kolejną rzeczą, o której trzeba wspomnieć, jest oczywiście nowa część mapy i będzie to na Huntu. Jeżeli dobrze rozumiem, jest to południowa część kontynentu, na którym rozgrywa się Diablo 4. Między innymi tam mamy Kuras czy dżunglę Torajan. Więc zakładałbym, że mapa powinna być całkiem duża i nie będzie to jedna dodatkowa kraina, tylko więcej. Natomiast na ten temat też na chwilę obecną informacji nie mamy. Natomiast wiemy, że na pewno zostaniemy uraczeni kolejną częścią kampanii. Tak jak widzimy w filmie, Nereya ma lekkie problemy z utrzymaniem Mefista i to pewnie będzie motywem przewodnim. Zobaczymy, do czego to będzie prowadzić. Kolejna rzecz, która no, mnie osobiście nie za bardzo cieszy, to powrót najemników. Będziemy mieli nowy system najemników. Jej. Ja niestety nie jestem wielkim zwolennikiem tego, więc jakoś średnio się tym jaram. No i będziemy mieli też dodane zwierzaczki, czy też pety do gry. A w sumie nie tyle co będziemy mieli, co już mamy. Wystarczy zalogować się do gry, zrobić dosyć prostego questa. Następnie dostajemy jednego ze zwierzaczków i ten zwierzaczek będzie przy nas chodził i zbierał nam materiały takie jak złoto, gemy, czy inne materiały do craftingu. Rzecz oczywiście przydatna. I w sumie to akurat mnie nawet cieszy. I fajne jest to, że zrobili te pety wyglądające tak w klimacie gry, a nie na przykład statek ze StarCrafta, jak było w Diablo 3. Więc to jest na plus. Na koniec mamy informację o tym, że do gry zostanie dodana nowa endgame'owa aktywność i będzie to jakiś PvE content w koopie, czyli będziemy musieli zebrać drużynę, żeby ten content robić. W zamian dostaniemy obiecujące nagrody i potężne wyzwania. No i tutaj mam nadzieję, że to będzie coś w rodzaju raidu z World of Warcraft, a nie na przykład po prostu dungeon, gdzie musimy iść w 4 osoby, a nie w jedną. Byłoby to straszne. Natomiast zobaczymy, no informacja na ten temat więcej nie ma, więc na chwilę obecną tyle mogę powiedzieć. No i na koniec mam jeszcze jedną dosyć interesującą rzecz. Nie powiem, że jest zaskakująca, bo można się było tego spodziewać, natomiast fajnie coś takiego przeczytać i tutaj pozwolę sobie przytoczyć część artykułu. Przy okazji premiery dodatku Vessel of Hatred wprowadzimy też różne aktualizacje w całej grze, by ulepszyć i zmodernizować podstawowe systemy, które funkcjonowały od jej premiery. Wzmocnisz ulubione klasy nowymi umiejętnościami, dodatkowymi tablicami mistrzowskimi, legendarnymi glifami, odkryjesz też nowe rodzaje podziemi oraz dodane aktywności, nagrody z drzewa szeptów i więcej. Tak więc możemy się spodziewać dużego patcha. Jak dużego, no to się jeszcze zobaczy. No i tutaj też istotną rzeczą są legendarne glify. Przypominam, że te, które mamy w tym momencie, są rzadkie po prostu, więc to będzie jakiś wyższy tier glifów. Być może też będzie działał w jakiś inny sposób. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Tutaj pozwolę sobie wrzucić info, że planuję oczywiście nagrywać wszelkiego rodzaju informacje, jakie będą wychodziły na temat gry, więc jeżeli Cię to interesuje, to wiesz, co robić. No i też dodam, że po premierze dodatku, czy przed premierą dodatku, czy w okolicach premiery dodatku, powinien też wrócić trochę bardziej stały content. Ostatnio jestem ciutkę zajęty innymi rzeczami i jakby nie mam ani czasu, ani ochoty na tworzenie filmów z Diablo, ale powolutku kończę, więc myślę, że do tego października powinno zrobić się więcej luzu i więcej filmów też się pojawi, nie tylko o dodatku, a o różnych innych rzeczach. Zanim przejdziemy do ceny oraz do tego, jak wyglądają pakiety poszczególne, bo mamy 3 pakiety, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dodatek wychodzi 8 października, czyli będziemy mieli 5. sezon, który zacznie się w sierpniu. Ten sezon potrwa mniej więcej 2 miesiące.
No i pod koniec tego sezonu wystartuje dodatek, który być może wystartuje nowy sezon. Nie mam pojęcia, jak to do końca będzie wyglądać. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, a czy zwrócić uwagę. Osobiście uważam, że w tym momencie Diablo jest naprawdę w bardzo fajnej pozycji. Zostają wprowadzone zmiany i w tym momencie gra się wyśmienicie. Brakuje mi co prawda jeszcze z jednej, dwóch rzeczy w grze, ale na chwilę obecną jest super. I ja osobiście wolałbym, żeby przesunęli tą premierę na przyszły rok, wypuścili jeden sezon, drugi sezon, wprowadzili w tych sezonach dodatkowe zmiany i dopiero wyskoczyli z dodatkiem. Natomiast wydanie tego dodatku tak szybko po tych, powiedzmy, zmianach nie jest oczywiście złe i też nie ma co się martwić czy narzekać. Natomiast osobiście wolałbym, czy widziałbym, żeby było to troszkę później, w momencie, kiedy gra będzie jeszcze bardziej dopracowana i ludzie będą jeszcze bardziej zhypowani. Ale cóż, jest jak jest. Zanim sobie przejdziemy do wcześniej wspomnianego intra, chciałbym jeszcze pokazać, jak wyglądają poszczególne edycje i ile kosztują. Standardowa kosztuje 40 euro, Deluxe kosztuje 60 euro i Ultimate kosztuje 90 euro. Czy to dużo, czy to mało? No nie wiem, jak dla mnie to mało, w sensie mówię o tym. Standardowa edycja za 40 euro, ja byłem pewien na 99,9%, że wypuszczą za 50 euro, tak jak wypuszczają dodatki do World of Warcraft. Natomiast 40 euro wydaje się być kwotą niewygórowaną. Oczywiście na standardy polskie można narzekać, jeżeli ktoś na przykład mało zarabia, że to dużo kasy, nie będę się z tym za specjalnie kłócił. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, że Blizzard wydawał dodatki do swoich gier od samego początku. Diablo 1 miało dodatek, Diablo 2 miało dodatek. Więc jak mi ktoś wyskoczy z narzekaniem na to, że Diablo 4 ma dodatek... Proszę. Jeżeli chodzi o zawartość, natomiast wersja podstawowa ma w sobie dwie rzeczy. Takiego małego kociaka i kamień do Diablo Immortal. To raczej nie jest interesujące. Wersja Deluxe ma jeszcze jakiś taki pancerz. Ma jeszcze pieska. Dalej mamy kota. I tutaj zwrócę uwagę na to, że ten mount fajnie wygląda. Znaczy w sensie ten kot to jest mount. Po pierwsze, on fajnie wygląda. Przynajmniej mi się podoba. A po drugie, wreszcie nie mamy konia, tylko mamy coś innego. To też jest na plus, bo tych koni to już trochę za dużo było. I mamy też jeden żeton karnetu bojowego. Czy to się opłaca kupować, czy się nie opłaca kupować, niech każdy sam oceni. Ja nie będę na to pytanie odpowiadał. Dalej mamy Ultimate Edition, gdzie mamy 3000 platynek, która swoją drogą jest w sklepie za chyba 30 euro, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy jakiegoś tygryska, mamy zestaw pancerzy, mamy skrzydła i tutaj do gry wracają skrzydła, to są pierwsze z nich. No i mamy też całkiem fajnie wyglądający portal. Czy warto kupić taką edycję, czy warto kupić Deluxe edycję, czy wystarczy kupić standardową edycję? Niech każdy sobie popatrzy na to, co w tych edycjach jest i odpowie sobie na to pytanie sam albo sama. A teraz zapraszam na seans intra do gry. Miłego oglądania. Hej, dziewczyno! Dobrze się czujesz? Akarat cirsaczam! Milidum bisisit! Mililim bisutsu! Neirelo? Dukudom marcolan! Źle z tobą! Proszę! Proszę cię, dziecko, chcę ci pomóc! Zostaw mnie! Neirelo! Czy tak cię wychowałam? Nie, matko, ale muszę sama nieść to brzemię. Muszę dostać się do grobowca Akarata. Ale spójrz na siebie. Jesteś u kresu sił. Ja nie wiem, ile jeszcze wytrzymam. Jestem, moja sroczko. Tak za tobą. Tęskniłam. Jestem z ciebie taka dumna, ale teraz musisz się poddać. Nie, nie, nie! To znowu ty! Ty potworze! Puszczaj mnie! Puścić? Nie. Dokonałaś wyboru. Zignorowałaś moje ostrzeżenia, sroczko. Poniesiesz tego konsekwencje. Poddaj się. Nie! To
Wyjmuję kamień! Dzierżysz go, ale nie kontrolujesz niczego. Może masz rację. Może przydałaby mi się pomoc. Mili, bis, shit. Mili, bis, shit.